Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. Zostało nam tego, nie wiem, trzy odcinki ostatniego tego epizodu, jak on się nazywał? Skywalker Odrodzenie, coś takiego? No i jeszcze nam zostało tutaj trochę, półtorej odcinka. Więc też zaraz szybko się skończy po GTA Vice City. No więc... Okej, spoko. Tylko chcę to tak ogarnąć, żeby mi się to mniej więcej zmieściło tam ten... wiecie, te cztery odcinki by było dobrze ogarnąć sobie, więc... Może będą teraz dłuższe troszkę, bo zawsze wolę takie 30-parominutowe. Do 40 dobiję, a ewentualnie 40-minutowe będą te ostatnie ile? 4 odcinki. No kurde, no wiecie. Akurat jak ja to nagrywam w sobotę, wy to macie chyba na poniedziałek. Nie, na wtorek, przepraszam, bo tam mam 3 odcinki, z tego mi się wydawało, że mam jeszcze. Ogarnięte. Przesłane już czekają na publikację. No to tu akurat ściągam już Red Dead Redemption 2. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Ponoć to będzie moja najdłuższa seria. Zobaczymy. Najdłuższą serię miałam Fallouta 76. 120 odcinków. A to do czego bym miała użyć? No więc zobaczymy, co jak, co i jak dalej. Nie mam pojęcia. Na pewno będziemy się świetnie bawić. Graficznie będzie ładnie wyglądać, mam nadzieję. Mam nadzieję oczywiście. Szkoda, że tej jedynki nie ma. No kurde, pograłabym w pierwszą część tego Red Dead Redemption. Bo tak wiecie, skończyłam to Red Dead Redemption pierwszy raz i to tak po tym, wiem, pamiętam, że już jakoś tak trochę szybciej mi to poszło. To samo miałam, wiecie, z Falloutem New Vegas. Dłuższy czas grałam. A po co bym miała... Aha, tam procek jest. Dłuższy czas grałam już tego Fallouta z modyfikacjami, kombinowałam potem ten, a potem chciałam tylko szybko, żeby skończyć i... No i tak poszło, no. Tak, Fallout się też pojawi, spokojnie. Fallout New Vegas, Fallout 3. To, że tu zrobimy sobie, może tak od tyłu zrobię ten, bo... ewentualnie jakby miał się jakiś Fallout pojawić, to czwórka, której też nie skończyłam. A też się bawiłam przy budowie tych wszystkiego tam. No fajnie się grało, no. Wszyscy narzekali na te... na ten, że ten... Ja włażę. Na tych osadników całych, czy coś tam... Dobra, mniejsza, nie mam czasu teraz. Na tych osadników, że ten co chwilę woła... A mnie to tam, wiecie. Iku, co za tany. Dobra, czerwony kwiatku. Gdzie jesteś? Popytajmy gości. Może ktoś go widział. Nie pamiętam, kto to będzie. Próbowałem namówić strażnika, żeby mnie wpuścił na imprezę do łamacza kodów, ale nie mogłem zrozumieć, co gada. Chyba Twi'lek. Taki duży, macki na głowie. Okej. I ciuba de naga. Cispa bukupa. Chyba nas tam nie wpuści. No to co robimy? Ja to bym nawet nie poszedł na żadną prywatną imprezę. I czerwony kwiat? One już dawno temu wyszły z mody. I nikt z nimi nie wygląda dobrze. Ha? Huh?
No bo ja mówię o tym, że trzeba znaleźć inną drogę. Ale chyba nie taką drogę. Nie. Nie, to jak my się tam dostaniemy? Patrząc z mistrzem łamania kodów, dobrze. No musimy iść. Mamy tutaj dobrą rozrywkę. Póki nie zjawi się jakiś, co nie umie przegrywać. Ale wtedy mamy dobrą rozwałkę. No chcę nie porozmawiać ze mną. Ty! Czego tu szukasz, co? Chcesz kraść? Obrabować skarbiec? Wiesz, pilnuje go nasz najlepszy strażnik. Stoi tam już cały tydzień i ani razu się nie ruszy. Cały tydzień stoi? To nie jest mocno zmęczony. Nie będę tam, to nie o to chodzi. Dobra, tu coś mamy, możemy sobie pociągnąć. Aha, czy tego jest więcej? Aha, pewnie trzeba to tak ten. O. No i co? Aha, bo oni muszą przegrać pewnie. A i o co chodziło w ogóle? Bo ja nie wiem. Co w tym chodzi? Czy ja właśnie kasę tracę? No jak ja mam się tam dostać? Wydawałoby się, że w taki sposób. Czy ktoś wie, co ja mam tu zrobić? Tam coś jeszcze jest, ale nie wiem, o co chodzi. A to będzie jakieś kasyno jest. Trafiłam. No i o co chodzi? A czy to nie są jakieś zabawa w pary? No tak. Nie, to jest co innego. Teraz człowieku zapamiętaj, gdzie co było. Zawsze lubiłam grać w takie gry, wiecie, że... Dobre na pamięć to jest. To już gdzieś widziałam to. Gdzieś to było? Nie. Tu jest, dobra. Może mam kasyno otegować, żeby przegrało. A to też gdzieś widziałam. Nie, to nie było to? To to z tym. Tak. No i końcówka ostatnia.
Tak, moja pamięć jest bardzo dobra. Ktoś pyta. Mam dobre IQ, mam dobre. Więc, no nie wiem, co ja mam tu zrobić. Ale niesamowite miejsce. Na mojej planecie nic podobnego nie ma. No super, zgubiłam się. Nie wiem, kuźba, o co chodzi, czemu mnie nie chcą wpuścić. Cię, kurde, tam nie wpuszczę. No dobra, trzeba było go stłuc po prostu. To by pomyślał. Mistrz łamania kodów. Tak, to są operatorzy promu. A więc jesteście aresztowani za wykroczenie parkingowe 20 na 17. Super. Trafimy do więzienia. Zajebyste. Jeśli nam nie pomoże z niszczycielem Snowka, co zrobimy? Nie wiem. Nie znasz jakiegoś złodzieja? Mogę pomóc. Co? Ja i kody najwyższego porządku. Mamy historię. A to co? Mam jakiś pilnik czy coś. Co? No idźcie za nim. No. Jego nie wymusicie. Aha, tu są już ten. Piractwo. No czekaj, czekaj. Szybko zbieramy pieniążki. Trzeba będzie je jakoś zabrać z pokoju straży. No nie bardzo, pewnie będzie trzeba się przebrać. No właśnie. No właśnie. Potrzebujemy ciuchów. No proszę bardzo. Nie wiem, kogo uwolniłam. Aha, nic nie uwolniłam. No, musimy ten sobie kogoś otłuc, żeby nam dało... O, save. Nie mam droida. Alarm! Jak go uruchomimy, strażnicy będą musieli to sprawdzić. I wyjść ze swojego pokoju, dokładnie. No właśnie. Musi być tutaj coś, czym można by obciążyć ten przełącznik. Jakieś pomysły? No tu widzę ten. A ty nie mogłaś ten stanąć. Sam nic tutaj nie działa. No co ty nie powiesz? Obciążyć ten przełącznik. No ty byś mogła stanąć, kurde. Finn, włączamy ten alarm czy nie? Zaraz, kurde, kobieto. Tylko pozbieram pieniążki. I tak ty nic nie robisz, ja muszę stanąć. Będzie to trzeba czymś obciążyć. Widzisz, aha. To ciągnij. Koniec skakanka. Koniec skakanka. No, musimy jednego otłuc i zabrać ciuchy im. Najwyraźniej. Na pewno. To teraz do pokoju straży. Da się jakoś tam wejść? Można ich tak, wiecie, od tyłu stuknąć, tak jak to tam bywało w tym? Alarm! Dawać ciuchy. Nie? Ja nic takiego nie zrobiłem. Randoszanom odrastają kończyny. Jest w czym problem? Tam, że któryś z was stropnie. Nie wiem, czy to w ogóle jest wymagane teraz, jak ten, jak już mogę wejść po prostu. Okej, gdzieś tu muszą być. To.
Twoje wyposażenie, aha. Świetnie. Nasze rzeczy są za tym polem siłowym. To musimy wyłączyć ten generator, prawda? Dobra. Załóż. Czapka by ci się przydała. Której ja nie mam. A oni też nie dropli. Chyba, że dropli. Jest. Nie wiem, po co ubieram. Niech będzie. No. O, bułkę rozwaliłam komuś. Oj, przepraszam. Stanęłaś mi pani na drodze. Okej, okay, tu mamy to. Musimy... Może zablokuje się ten... Nie? No dobra. To nie. Chyba, że muszę na górę wskoczyć. To... A tu jest coś, pociągnij. Może go zniszczymy? Cokolwiek, byle odzyskać rzeczy. A chyba mamy zniszczyć. Ups. Nie wybuchaj mi na twarzy. Dobra. No, to działało. Wszyscy więźnie ten. Wypuściliśmy wszystkich więźni. Więźniu, jak już. No i co ty ma? Zamieszki. Tego jeszcze brakowało. Ale tam z jednej strony zamknęłam, więc... Tego nam trzeba. Patrz, wyrzutnik. Nie zostawajmy tutaj dłużej niż musimy. O nie, biednego cywila. Dobra, mniejsza z tym, pa. Pa. Strażnicy zaraz tu będą. Co teraz? Jejku. Jesteśmy z ruchu oporu. Mhm. Na pewno poszli tędy. Ojejku. Co to za stworki, potworki? Wesołe. Podwieźć was? No chętnie. Tak, wróciliśmy w końcu do Luka. Jak wrócił? Dobra. Mistrz łamania. Mistrzowie w łamania. Mistrzowie łamania. Nie? O Jezu, przecież ten poziom był bardzo krótki. Jak ja miałam wszystkie zdobyć? To było niemożliwe. Trochę. Nie jest strażników. Nikt. Mini zestawy zero. Nie widziałam żadnego. Dobra, zamknij. Dobra, może ja ten... Uspokoję się, nie będę wszystkiego rozwalać po drodze, bo i tak nie warto tutaj. Luke, poczekaj na mnie! Musisz mnie trenować, bo chcę zostać Jedi. Nie będę z tobą rozmawiał. I się zamknę. Jestem z ruchu oporu. Przysłała mnie Leia. Potrzebujemy pomocy. Halo! No będzie trzeba poskakać, bo on znaczy ten... Nie przyjmę żadnej odmowy! Musimy się tam jakoś dostać. Zostaw mnie!
No, blisko było. Przestań za mną chodzić. Halo, Luke, weź nie bądź taki, bo cię rozwalę wszystkie rybki. I ciuchy. I to coś. I hełm, nie da się. I twoje fanty wszystkie z piciem. Nie masz nic. Chodź tu. A boż. Przysłał mnie ruch oporu. Cokolwiek powiesz, nie interesuje mnie to. Ale mistrzu Skywalkerze. Zawsze jesteś taka denerwująca. Tak. Nie wiem. Popatrz, mamy sokoła milenium, halo. Czemu nie chcesz mnie wysłuchać? Bo nie. Jesteś miłym dzieciakiem, ale nie jestem zainteresowany. Jejku. Nie da mu się wklepać. Mistrzu. Chodzi o najwyższy porządek. Mam to w nosie. Wiesz, że mnie słyszysz! Stój! Halo! Bóg, stój, kurde, bo cię zgubię. Znaczy, nie zgubiliśmy. Aha, pobiegać mi się chciało. No dobra, muszę tu wybiegać. Dostał czapę no i... ważne, proszę. Torpedy dostał. Jak się nazywasz, dzieciaku? Rej. Skąd jesteś, Rej? Znikąd. Nikt nie jest znikąd. No właśnie. Jacku. Niech będzie, to się liczy jako znikąd. I może powinnaś tam wrócić. Jak długo będziemy jeszcze spacerować po tej wyspie? Przepraszam bardzo. Jeszcze 100 lat. Do końca odcinka. Słuchaj, skoro musisz za mną chodzić, to może się chociaż przydaj. Do czego? Zgubiłem butelkę na mleko. Idź ją znajdź i... A, butelkę na mleko! Żymy, kto w ogóle ją ma, tą butelkę na mleko? Halo, dawaj. Nie, poczekaj, kuźwa mać. Stój, oddaj butelkę na mleko. W ogóle dalej ją ma na głowie, bo ja nie widzę. Miał. O. Oddał. Dziękuję. Raczej to jest automatyczne. Każdy w tym samym momencie dostanie tą butelkę mleka. No dobra, lecimy z powrotem. Proszę, mam butelkę mleka. Na mleko. Butelkę z mleka. Halo, mam, proszę. Tylko sobie nie myśl, że to znaczy, że mam u ciebie dług. Masz. Duży. Bar mleczny. Ojejku. Jak patrzy, o co chodzi? Znam to miejsce. Oryginalne teksty Jedi. Czemu tu jesteś? Jakaś część mnie zawsze tu była. Chcę, aha, żeby ktoś pokazał mi moje miejsce we wszystkim. Nie. Tak. Ach.
trzy lekcje. Wyjaśnię ci sztukę Jedi i czemu musi się skończyć. No, nauczy nas trochę, a potem i tak ten... A nie będę spoilerować, dobrze wiecie co ten... Co się stanie, jeśli oglądaliście filmy. Przejdź ten Jedi. Lecę. Runę dokładnie. Kurde, tak jeszcze muszę dokupić sobie ten odrodzenie Skywalkera, ten ostatnią część, bo wszystkie mam, no nie? Pierwszą trylogię, drugą trylogię DVD mam, kiedyś może sobie upgrade zrobię i... Przebudzenie mocy i ostatni Jedi mam na Blu-ray już, więc tego już nie będę aktualizować. Nie wiem, nie czuję potrzeby kupować znowu coś, nie wiem, w 4K. Nie, to nie ma sensu. I tak te 4K filmy są drogie, bardzo. Bardzo. Gotowa zacząć szkolenie? No, chyba tak. Usiądź. Sięgnij. Ojejku. Spierdzielaj. Co widzisz? Nic. Wyspę. Jest jeszcze coś. W głębi wyspy. Ciemne miejsce. Wzywa mnie! Oprzyj mu się! Ciemne miejsce. Pranie ktoś Poczuj robi. Prosto w kierunku mroku. Ta jaskinia. Muszę zobaczyć, co tam jest. Nie. Przed ściachem. I mamy pochodnie. A co się stanie, jak zapalę? Podłącz. Aha, może tu jestem. Ile jeszcze takich? Trzy potrzebuję. Przepraszam. Dwie pochodnie. A to jest coś chyba osobnego, to nie jest odnośnie tej... Tego tu, tylko właśnie jakieś dodatkowe coś. Daleka ta jaskinia. Znaczy daleko ta jaskinia. Daleka. Daleka może też, ale daleko jest. Halo, co tam ukrywacie przede mną? Czemu pokazuję w ogóle w drugą stronę? Halo, co chodzi? Halo, zdecydujcie się, gdzie ja mam iść. Patrzcie, pokazuję to na dół. No to hop. Może nie zginę. Zginęłam. Tam jest jeszcze czerwony przycisk jakiś. Jejku, o co chodzi? Dziwne to było. To padł na pomysł.
Okej, nie jest to trudne, ale dziwne to jest. Zdeczka dziwne. Przyprowadzisz mi Skywalkera. Widzisz moje otoczenie? Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Ja nie widzę twojego. Spóźniłeś się. Przegrałeś. Znalazłam Skywalkera. Opowiedział ci wszystko? Jak zniszczyłem świątynię, wyczuł moją siłę. Jak wyczuwa twoją. I bał się. Nie jesteś sama. Ty też nie. Nie! Dobra, chciałam chopę. Przez ciebie tak jest! No nie! Halo, Luke! Luke, mało życie masz, tak trochę. Nie chcę mówić, ale... Te ryby już co? Co? No i co, Luke? Luke, muszę wiedzieć! Co się stało? Chciałem go szkolić, przekazać swoją wiedzę. Snoke zdołał go już spaczyć. I mnie zdradził. Jeśli mu pomogę, Ben Solo powróci. Rey, nie rób tego. Więc w tobie nadzieja. No nie. Skończę z tym wszystkim. Boże. Tak, Bena Solo straciłeś, ale Rey nie możemy. Mech. No dobra, on tak i tak wróci. Rozmawiam z Benem. Jest w nim nadal dobro. Wiem, Chewie, ale muszę spróbować. Mapa galaktyki, proszę. Wyżej. Krajt. Tak, podróż. No nie, no też... No nie będę mówić nic, co się wydarzy w następnej części. W następnej to będzie. Też tak szkoda. O, szkoda. Bliskie spotkanie pierwszego Snowka. No więc, a nie pierwsze, bliskie spotkanie tego, no było coś takiego. To się gdzieś tam toczyło o kosmitów. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, no nie? Chyba to się tak jakoś zwało. Nie musisz tego robić. Jak nie? Czuję twój wewnętrzny konflikt. Rozrywa cię. Moje sumienie jest czyste. Nie. Nadal cierpisz. Czuję to. Nadal cierpisz. Nie masz głowy, nie poddaję się! Ja rozwalam tylko rzeczy. Co wy? No to w pierdzie dostaniecie. Bo tak. Jakby to można było powiedzieć.
Poważnie? Bo przypadkiem tam jednego dotkłam, to już ten. Czemu ty nie możesz szybciej biegać? Widzimy się z najwyższym wodzem. Jest stosowny do okazji. Ale już komunikacja poprzez moc wymagała zdjęcia koszulki. Zaskoczyła mnie. Gorszy, najwyższy wódz nas oczekuje. On pewnie ma koszulkę. Oby. Mógłbyś szybciej iść. Jezus Maria, co ty masz? Miotłę w tyłku. Nie da się szybciej. Mam wrażenie, że ścigamy ten ruch oporu od zawsze. Nie możemy ich wziąć, wysadzić czy coś? Nie rozumiem tego. O Boże, masakra z nimi. Pół godziny później. Jej, nareszcie dotarliśmy. Nie wszyscy władają mocą, wiesz? Może tak trochę szacunku dla starej, dobrej pracy fizycznej. Czemu to... No, wreszcie zacząłeś normalnie biegać. Zabytkowy złom. Dobra, nie chce mi się. Stałoby się, ale nie chce mi się. Nie Maryi. Zeszła sobie. Od nogi mi się podchodzi, no, kobieto. Kiedy zetknęliśmy dłonie, widziałam twoją przyszłość. Masz czas. Ugniesz się przed smokiem. Zmienisz strony. Pomogę ci. Ja też coś Dobra. Widziałem. Nie chcę. Dzięki temu wiem, że kiedy przyjdzie ta chwila, to ty zmienisz strony. Staniesz u mojego boku, Rey. Niekompetentni serwisanci. Mówiłem, żeby to naprawili. Dołącz do mnie i to naprawimy. Wiem, co robisz. Może jednak ty dołączysz do mnie i to naprawisz. Nie możemy po prostu razem? Dobra, ale i tak do mnie dołączysz. Widziałem to. Jak mam rozgrzać ten olej w takiej ciemności? Będziesz mogła wyjaśnić najwyższemu wodzowi, czemu zniszczyłaś nam kuchnię. To moja wina? Tak, twoja. Aha, nie dało się ten naprawić. Chodź. Myślałem, że dało się naprawić. No wsiadajcie, jedźcie szybciej tą windą. Może by... Nie, stara Rey. Podejdź bliżej, dziecko. Nie doceniasz Skywalkera i Bena Solo i mnie. Masz w sobie ducha prawdziwego Jedi. Mój godny uczniu, synu mroku, spadkobierco Lorda Vadera, wypełnij swe przeznaczenie. Wiem, co muszę zrobić. No, niby tak on balansuje w tych stronach. Strażnicy. Oni mają tyle życia, czy tyle mają, tyle ich jest, tyle jest tego. Nauczyłaś się już w końcu machać tym? Tak średnio na jeżę. No chyba was pogzało. Ja pierdzielę, co chodzi? Halo? Rey, wszystko w porządku? Na razie!
Na razie tak. Jakoś nam idzie. A tamci to co są ten? Nie wiem, o co chodzi z tamtymi. Czemu oni ten? No coś ten? Aha, każdy ma ten. Dziwne to jest. No chodźcie się bijcie ze mną, a nie co wy. Mech. Hej, przygotuj się. Na co? Nic się nie stało. Wszystko gra. Powiedzmy. Idźcie tam do ognia. O mnie się nie martw. O mnie się nie martw. No i zaś dostaje pętki, tarcza mu spadnie. Jeszcze cztery, jejku. No i już w miarę. Szybciej to pójdzie teraz. Dobra, kolejny padnie. Bo nie. No tak, czekam na to. Uważaj, Rej. Rej, uważaj. A gdzie jakoś... Aha, tu jestem, Boż. A musimy przy tym ogniu... O, tu jest mini zestaw. Dajcie mini zestaw, ja widzę mini zestaw. Jej, jeden. Mini zestaw numer jeden. Więcej nie zobaczymy. Dobra. Przedostatni. I ostatni został oczywiście. Do czego? Zaś gdzieś tam wleźliście do tyłu. No chodź, już ledwo żyjesz. Żegnamy ostatniego strażnika. Uciekamy. Ups. Flota! Zdążymy uratować flotę! Nie, nie zdążymy. Rej! Dołącz do mnie. Możemy objąć władzę i zaprowadzić nowy porządek. Nie rób tego, Ben. Nie, Ben! Ben! Finn, Holder ewakuuje załogę do promów. Planuje opuścić statek. Znaleźliście tego łamacza kodów? Znaleźliśmy. Jakiegoś. Jakiegoś. Ukrywam nas. Nie powinni nic widzieć. To był koniec tego? O kurde. No, okej, dobra. Dobra, gra skończona, ale to marnie było. No, mówiłam. W jakim sposobem bym miała zdobyć wszystkie monety tutaj? No, jedno wyzwanie. Jeden mini zestaw!
Hurra! Hurra, brawo ja. Postacie statki. Stary prochowiec. Magwardia, teraz się na czerwono noszą, mnie na biało. Klony się nosiły na biało. Okej, okay, skończymy sobie tu odcinek. A jak nie, długo się nie będziemy martwić. W następnym odcinku polecimy sobie dalej. Może jeszcze wyląduję na Supremacy? Supremacy. Na czym? Nie wiem na czym. I jesteśmy. No i to sobie skończymy. Jeśli nie zauważyliście. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami. Zostawiam mi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry LEGO Star Wars Skywalker Saga. Dzięki. Cześć.